Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutnie. Zapraszam na czwarty odcinek z grą Siberian Simulator, czyli kolej transsyberyjska. Ten jeszcze było słowo railway gdzieś tam po drodze. Dobra, mamy pieniądze, $395. Mamy zadanie do wykonania, a dokładnie dostarczyć musimy dolary Dimitriowi. I dostarczenie wagonów do Mohisze. Już to po polsku. Mamy godzinę na 17, czyli mamy już podpięte te wagony. Tak, to wydaje mi się wczoraj było, prawda? Jeszcze sprawdźmy sobie, czy są podpięte. Są cysterny podpięte. No dobra, no to chyba pora ruszać. Ja tu nie widzę nigdzie, gdzie jest godzina jakaś. Pamiętacie, zaszło słońce w pewnym momencie, a nigdzie nie widać. Która jest, powiem dziś, bić budzik dodatkowo, żebyśmy wiedzieli. Dobra, serwis jest, pozycja serwis, trzymamy do przodu, pozycja M do przodu. No to jedziemy. Godzina 6. A do Mohisze jest 8,7 km, całkiem sporo. Trochę podkręcę sobie dźwięk, żeby słyszeć lokomotywę. Rozumiem, że te dolary też trzeba będzie oddać Dimitriowi właśnie w tej miejscowości. Okej, to skoro sobie nam się nudzi, to możemy sobie wypić na kaca piwko. Zmniejszy nam się pragnienie, zwiększył się trochę alkohol, ale to nie przeszkadza. Możemy sobie wziąć na przykład chleb pszenny i spróbować zbić trochę głód. Taki spory bochenek i mamy super. Dobra. W tym czasie pojawiło się zielone światełko, więc możemy przyspieszyć do 60 km na godzinę. O, właśnie zielone światło nam tutaj pokazuje. O, za szybko. Za szybko chciałem. Tutaj się nigdzie nie spieszymy. To jest kolej z lat 80. Tam na stronie tytułowej jest z początku lat, z końca lat 80. Ok. Nie wiem, jaki stan jest naszego pociągu. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby to teraz sprawdzić. No, sprawdźmy sobie. O, coś się tutaj już psuje nam. Tu grzejnik nam siada i drugi grzejnik. Możemy zmarznąć. Trzeba będzie pamiętać, żeby naprawić tą część. A tutaj? Jeżeli wymienimy grzejnik z tamtego, wiecie, pierwszego wagonu, skoro tam nie używamy tego, nie? Okej. Okay. Dobra, wracamy. Coś tu się zmieniło? Na razie się nic nie zmieniło. Jedziemy. No, przepisowo. Jedziemy za wolno przede wszystkim. Będzie okazja zrobić fajną fotę. Słuchajcie. Co wy na to? Nie wiem, czy wyszła, ale na screena może się nada. Mijamy jakiś inny pociąg. Mógłbym usiąść, ale chyba wolę jednak stać. Muszę sobie potem pozapisywać, która pozycja mniej więcej obowiązuje na którym, na której prędkości. Cały czas rośnie, okej. Przygotuj się do opuszczenia pantografów, okej. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem i czy nie za wcześnie. Już opuściłem. Pytanie, czy mam zresetować te. Chyba nie.
Tuż jest sklep mafii gdzieś i tutaj jest Dimitri gdzieś. No nie mogę się zatrzymać, bo jak się zatrzymam, to nie ruszę. Koniec odcinka neutralnego. Rozumiem, że mogę podnieść pantografy. Dobra. Weźmy sobie to na zero. Podnosimy pantografy. I chyba możemy tutaj... Hamuj, hamuj, hamuj! Ach. Za szybko jechałem. I przyjechałem. No nic, przejdziemy się kawałek. Już hamuję, hamuję. Pytanie, czy no może się cofniemy? Czemu ja tak pędziłem? Nie mam pojęcia. Stoimy. Dobra, serwis. Robimy wsteczny. Zobaczymy, czy się uda. Może nie zdążymy zrobić tego zadania. Dobra. Nam się tu ładnie cofnie. Zejdziemy do 200 metrów i się zatrzymamy. Dobra. Jedenaście, dobra, hamujemy. Pozycja serwis, przełącz nam do przodu i idziemy. Wezmę w razie czego broń, w razie jakby coś się niebezpiecznego zaczęło. Jelenie. Obstawiam, że mogę je zabić i mieć z tego jakiś pożytek.
Okej. Niedźwiedzia zabiłem. Czy coś mogę z tym niedźwiedziem zrobić? Pogłaskać go? Co to jest? Właśnie nie wiem, co można z niedźwiedziem zrobić. To jest łapka, ale co ta łapka nam daje, to nie mam pojęcia. Kurczę, mam nóż. Może tym nożem trzeba coś zrobić. Sekundę. Nie, nie chcę usunąć z ekwipunku. A, że mogę go zabrać. Dobra, ale ja go nie chcę zabierać. Stój. Dobra. Puść go. O rany, teraz się coś poblokowało mi. Nie mogę podejść teraz do niego. Elegancko, no. Próbuję go ominąć. No i coś tu mi się pokrztągoliło. No niestety, tu jest jakiś babol, który uniemożliwia mi w ogóle poruszanie się. Tak, do tyłu mogę, a do przodu nie mogę iść. Dobra, spróbujmy tak zrobić. Cofnąć się. Spróbuję go zrobić sposobem. Dobra. A, okej, widzicie? Tak go zrobiłem. W bambuku. Cofnąłem się i zbliżyłem się do niego. Dobra, jest tu ładna łada. Idziemy do Dimitri i ja. Tutaj były jelonki, których załatwiłem i które zniknęły. A nie, nie, nie ma. Myślałem, że przysypał je śnieg. To byłoby genialne. Ale niestety nie. No dobrze. To wejdźmy do środeczka. Skorzystamy z toalety. Jest porządek, czysto. Lustro słabe, ale jest. Dobra, pogadajmy z tym Dimitrim. Damy mu te dolary i jest. Hello. Деньги – это кровеносная система нашей организации. Это сердце, которое управляет нашей деятельностью и придает нам силу. Маш. Oj. Jak mu dać te pieniądze? U każdej kupury jest Każdy cel. banknot ma Ja swoje znam, przeznaczenie. Ja kto wiem, jak inwestował najlepiej deniem, ulokować kto pieniądze, aby inwestował służyły deniem. naszym interesom. Tylko 50 dolarów. Nieładnie. Tak, jest stary telewizor kineskopowy. Dziękuję za perfekcyjną realizację tego zadania. Okej. Myślę, że powinniśmy się już. Mam pewien interes. Przemycają towar o dużej wartości. To dla nas okazja, której nie możemy przepuścić. Chodzi o pociąg, który jedzie w kierunku Nowosybirska. Trzeba go zatrzymać i przetransportować wagony kolejowe z narkotykami w inne miejsce. Okej. Skontaktuj się z naszym kurierem od takich spraw, Maksymem. On dostarczy ci odpowiednią minę, a ty będziesz odpowiedzialny za podłużenie jej na torach. Znajdź go. Okej. Okej. Dobra, musimy się spieszyć, bo nasz ładunek tam czeka. Te cysterny musimy, wiecie, załatwić. Tylko weźmiemy sobie co nieco jedzonka, lodóweczka, kapucha. Czekajcie, jeszcze zobaczymy, co jest na górze. No tak nie za bardzo. Kominek, te fotele. Tu się prosi o pożar. Znowu telewizor. Ile oni mają tych telewizorów? Wow. Chodźcie.
Niedźwiadek. To chyba maskotka jakiejś olimpiady. Bo ma paso nie pamiętam z którego roku, ale chyba tak. Dobra. I tu drugi pokój. Łóżko. Nic więcej. Dziwne to mieszkanie, ale dobra, spadamy stąd. Tu jest, rozumiem, wejście od tyłu. Dobra, niech tam się wyziębi chłop. Tutaj jest jeszcze sklep mafii. Więc możemy też skorzystać z tego sklepu przy okazji. Spróbujmy załatwić tego jelonka. Ciekawe, czy zniknie. Teraz nie powinien zniknąć. Zobaczymy, czy... No nie, nic nie możemy z nim zrobić. Kurczę, to nie jest Red Dead Redemption? Serio? Dobra, w sklepie mafii jest wiadro. Ułaz jakiś i to wszystko. Hello, ziomale. Samowar. I ta, wiecie... Chcesz kupić jarowy. Mandolina, bałałajka. A to jest ta... Jezu, wyleciało mi z głowy. Możemy kupić amunicję do kałasznikowa. Pytanie, czy kałasznikow się zużywa? To jest zagadka. Mógłbym to okraść, ale nie mam takiej możliwości. Tyle tutaj dobra jest. Jakaś czapka policyjna chyba. A co? Jedynie mogę ukraść to chleb, cebulę, jabłko i mleko. Ale dobra. To bywajcie. Kamraci, idziemy. 50 minut zostało. Kurczę, muszę to zapisać, bo jak mi coś siądzie, a widać, że ta gra ma swoje problemy. Widzieliście sprawę z niedźwiedziem. Pytanie, czy właśnie taka maszyneria kałasznikow się zużywa? Nie widać, żeby się zużywał, ale tu pokazuje tylko jeden i tyle. To po co mam kupować drugiego? Wow, słyszę. Czajnik. Czuwak znaczy. Ale brzmi jakbym zostawił na gazie stary czajnik. Już. Serwis, przód, jadymy. Minut. Myślę, że damy radę. 6 kilometrów, ale damy radę. Tej rośnie mi pragnienie, ale mamy mleko. 17 butelek mleka. Te ładne wskaźniki nam pięknie spadły. No i jedziemy. Ważne, żeby się teraz w nic nie wtrężolić. Możemy jechać 60. O, tam jakieś samochodziki jadą.
pokazuje mi tylko 16 stopni, ale pewnie dlatego, że te grzejniki siadają mi. Będę musiał je wymienić przy następnej akcji. Jest limit do 40, ja jeszcze nawet nie osiągnąłem tej prędkości. Najgorzej będzie, trzeba będzie się przełączyć na tą lokomotywę z drugiej strony. To będzie całą procedurę na nowo zrobić, tą samouczka. Nie wiem, czy dam radę, czy to udźwignę. Miejsca niebezpiecznego, ok. Dlatego trzeba jechać 40 chyba. No i następny będzie zielony, nie? Zakręt, ok, dlatego. Dobra, teraz możemy jechać chyba szybciej. Zielone. Przyspiesz, okej. Przyspieszam. Zostało 3,5 km do punktu dostawy wagonów i 4,3 do Mochiszychle, nie wiem jak to się czyta. Powinniśmy dać radę. Ta trochę tnie, zauważyłem, ale no nic. Mam nadzieję, że ujedziemy. Możemy sobie jeszcze na 16 pozycję. Zaaplikowana moc maksymalnie, ok. Proszę bardzo. Dziewięć może być. Zwolnij, okej. Niby zwalniam, a to jest zielone. Coś tutaj z tymi znakami nie pasuje. B
Pewnie bym się wykoleił, jakbym jechał za szybko. Okej. No to już teraz nie przyspieszam. Będziemy odłączać wagony. Pytanie, gdzie będzie semafor do zmiany. Zwrotnica, znaczy. Zwrotnica jest przed nami. Okej. Dobra, zejdziemy do 500 i wtedy wyłączę w ogóle dźwignię. To jeszcze grubo przed czasem jesteśmy. 32 minuty. Dobra, jest 500. Schodzimy na pozycję zerową. Niech on nam się tam trochę potoczy. Przy 100 już zaczniemy hamować. Dobra, hamujemy. Dążymy. Nie znam, przejechałem. Jednak to są duże opóźnienia. Dobrze, że mamy tą nadwyżkę czasową. To sobie cofniemy. Same błędy. No ale to kwestia nauki, nie? Wyczucia tego pociągu. Okej. Do tyłu. Ósemeczka. Ile tam mamy? 100 metrów do zwrotnicy. Dobra, czuwak. Dobra, jest 50 metrów, to możemy sobie już wziąć na luz. I hamowanko zaraz robimy. Perfekcyjnie. Tak miało być. Dobra. Idziemy.
Jest przód, lecimy. To nie ma się co spieszyć, spokojnie, bez nerwów. Dojedziemy do strefy odłączenia wagonów. Będzie ok. Dobra, mogę sobie wyzerować pozycję. Ładnie potoczy. Dobra. Hamujemy. Elegancko. Dobra. Odłączymy. $100 trafiło. Praca wykonana. Musimy teraz jeszcze odebrać minę, tylko gdzie ta mina jest? Maxim. No dobra, wejdziemy, bo może być jakiś ładunek tutaj. Wagony do stacji Sokur są gotowe do transportu. Stoją na stacji Mohiszle na torze czwartym przy peronie pierwszym. Okej. Okay. Sejwik oczywiście. Nadpiszemy. Na razie idzie nam dobrze. I zwrotnica jest za nami, dobra, czyli tak musimy ją minąć. Tak mi się wydaje. Tu nie będzie żadnych niespodzianek. Ale
jednak zróbmy to wolniej. Tu się boję, że najadę na tą... Nic nie widzę przez te napisy. Ach, nic nie widać. One chyba stoją obok, tak. Dobra. Się przestraszyłem, że gdzieś... Mamy 0. Fajnie, że są różne wagony, nie? Za każdym razem mamy inne. Dobra, tym razem przy 200 będę hamować. Bo wtedy chyba przy 100 hamowałem. Akurat się nie muszę spieszyć, bo... No właśnie, to był błąd. Pytanie, czy do tego hangaru nie wypadałoby wpaść. Dobra, dobra, tam minę, spokojnie. Podepnę tylko te i będzie ok. Dobra, hamujemy. Ja trochę cofnę, ale nie podepnę, tylko pójdę po to zlecenie, po tą minę. Och, czuwak, czuwak. Serwis. Chyba ja za szybko jadę w ogóle. Coś mi się wydaje. Stój! Gdzie tam 17? Trochę przesadziłem.
A w ogóle wyhamowałem niepotrzebnie. No dobra, daleko mam te wagony. Czekajcie. Gdzie one są? Tam są. Dobra, podjedziemy jeszcze kawałeczek. No dobra. 5-9 zatrzymujemy. Niech on sobie tam się trochę doczłapie. Ale nie będziemy podpinać jeszcze tych wagonów. Ile jest? 4-9. Okej. O to mi chodziło. Dobra. Idziemy do tego Maksima. Załatwimy temat. Ja się powiem zatrzymać, tak, na stacji, wysiąść, załatwić Maksima i dopiero zabrać ładunek. No ale dobra, no. Poszło jak poszło. Nic nie jedzie na szczęście. Śmietnik, chlebek ktoś wyrzucił, ok. Jabłuszko. Tak naprawdę chyba nic nie trzeba kupować, bo to wszystko ludzie zostawiają po śmietnikach. Nie, to nie mogą być lata 80. W każdym śmietniku dobre rzeczy są. I to w każdym, no w tym nie ma akurat. I w tym nie ma. Ale w tym jest gruszka. A w tym jest nic. A w tym jest chlebek. A w tym jest cebulka. Trzeba się przyjrzeć. Tutaj jest jeszcze jeden jabłuszko. I nic, dobra. No dobra, załatwiamy sprawy. Maksim. Gdzie on jest? Szproty. Ко всему, что связано с минами, нужно относиться максимально серьезно и профессионально. Okay. Настало время для твоего задания. Следи за тем, чтобы мина использовалась правильно и по назначению. Okay. Dobra. Tutaj jest miasteczko, do którego nie możemy wejść. Tutaj pan sprzedaje chlebek i jakieś rzeczy. To mi w ogóle nie jest potrzebne. Na razie mam duże zapasy. Jedź w kierunku stacji Moskowo i podłóż minę za miastem. Potrzebujemy, żeby cała akcja została wykonana dyskretnie, szybko i precyzyjnie. Okej. Okay. Nie ma sprawy. To chyba nie jest na czas.
Dzień dobry. Chciałem skorzystać z toalety. I w toaletach nic nie ma. Chcesz kupić rowy? Ale ja mam tego Tokarewa już. Chłopaki, mam czy nie mam? Ostatnio kupiłem Tokarewa. Jest T33, a oni jaki mają model? Ten sam. O. Zajęte. Dobrze. Tutaj nie wejdziemy. Cały czas ta sama pani. Okej. Okay. No i tu nie ma nic. Dobra. Do widzenia. Podłączymy wagony i na dzisiaj to będzie chyba koniec. No bo co tu więcej można zrobić? Prawie 50 minut odcinka. Nic nie jedzie. Dobra. Jaka temperatura? 13. To cały czas spada. Te grzejniczki mi się psują. Jest do tyłu, jest do tyłu. Mogłem z tego hangaru skorzystać, no ale... Pozycja 0. Podpinamy. O, już podpinamy. Odłącz wagony na stacji Sokór na torze 6 przy peronie 1. Maksymalny czas transportu to 1 godzina i 30 minut. Damy radę. Damy radę. Jesteśmy na 0. Jesteśmy na 0. Serwis. I oczywiście selektor do przodu. I to na dzisiaj wszystko. Spotykamy się w kolejnym odcinku. Pewnie będziemy podkładać minę komuś. Do następnego odcinka. Cześć.